Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera FIFA 23. Oglądacie ten odcinek w poniedziałek, a to oznacza, że zakończyliśmy nasz tygodniowy maraton filmowy. 14 filmów w 7 dni. Zdecydowanie mieliście co oglądać przez ten czas. Niektórzy też z pewnością nie nadążali. Nawet miałem takie komentarze, że niektórzy z Was już nie nadążali za tymi filmami. Ja w sumie mogę powiedzieć to samo, że nie nadążałem już pod koniec z ich nagrywaniem. No ale. Powiem szczerze, cieszę się, że już ten maraton się skończył. Myślę, że. I wy i ja już teraz chcemy przejść do takiego normalnego trybu, czyli jeden film dziennie, i od teraz tak będzie. O godzinie 17 każdego dnia będzie się ukazywał nowy film, więc to tak w ramach wstępu. Natomiast przechodzimy już sobie do meczu z Walsall w ramach Ligtu. I czy chcemy jakieś zmiany tutaj wprowadzać? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że możemy wyjść dokładnie tym składem, który tutaj mamy. Więc przechodzimy sobie do szybkiej symulacji i u siebie przegrywamy niestety 1 do 0. Mimo nieco lepszych statystyk. Ok, więc tutaj nam troszkę się powinęła noga po drodze. Bo to jest spotkanie, które no liczyłem, że przynajmniej zremisujemy, a najlepiej wygramy. No ale trudno. Zobaczmy. Rozmowy spełzły na niczym, jeśli chodzi o Wilsona i bardzo dobrze. Drake, dziękuję za zaufanie. Barker. Ok, chciałby grać częściej. No, udowodni, że muszę na Ciebie stawiać. Tak mu odpowiemy. I słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to chciałbym sobie przejść tutaj do yy, wyszukiwania zawodników, bo całkiem sporo propozycji transferowych mi ostatnio podaliście, więc mimo, że jest luty, to już pod kątem letniego okienka, pod kątem wzmocnień przed nowym sezonem, przejrzymy sobie paru zawodników. Więc tak. Mamy Jamesa Connolly'ego. 21 lat. Yy, piłkarz z Bristol Rovers. Okej. Okay. Sprawdzimy go sobie. Choć w tym momencie tych środkowych obrońców już mamy raczej wystarczająco dużo. I wygląda to u nas dobrze. Ale oczywiście wa warto mieć yy, wciąż na liście. Aha, tego akurat znamy. Okej. Okay, myślę, że do listy życzeń możemy go dodać. Ja wiem, że ja go nie dodałem do listy życzeń jakiś czas temu ze względu na jego wysoką wartość, ale może się tam znajdować. Myślę, że nie ma z tym problemu. Mamy tak Louis Nelson. Okej. Okay. No ten piłkarz wygląda bardzo ciekawie patrząc na kwotę odstępnego tutaj za niego. 19-letni piłkarz. Okej, okay, sprawdzimy go sobie. To może być ciekawy zawodnik. Yy, I to by było na tyle, jeśli chodzi o obrońców, natomiast mam tutaj jeszcze yy, środkowych pomocników, który tylko to będzie Taylor. Yy, zobaczmy, czy któr, któryś z nich ma, na, ma imię na literę T, bo tutaj taki właśnie ma być, ale nikogo takiego niestety nie widzę. Zobaczmy dalej jeszcze, może, o jest, Terry Taylor, środkowy pomocnik defensywny z Wali. OK. okej. Zobaczmy go sobie. Choć akurat defensywny pomocnik raczej nas na ten moment za bardzo nie interesuje. Yy, I jeszcze jeden piłkarz. Czy to będzie ten? Raczej tak. Środkowy pomocnik ofensywny z Anglii. Bristol City. No dobrze. Zobaczmy go sobie też. Warto mieć tych zawodników dużo prześledzonych. Yy, jeszcze miałem tutaj zapisane. Okej. Okay, Jade. Yy, Jade Jones. Jest ktoś taki? Nie widzę. To wpiszemy inaczej. Wpiszmy w ten sposób i zobaczmy, czy będzie ktoś taki jak Jade Jones. Jody może chodziło o niego, ale nie sądzę. No, nie widzę nikogo takiego. Jeszcze raz sobie sprawdzamy. Jade Jones. No nie. Nikogo takiego tutaj nie ma. No, chyba że to chodzi rzeczywiście o tego. No tak, to jest Anglik z Oxford United. Jody Jones. Może chodziło o tego piłkarza. Zobaczmy. OK, bo pisze, że to jest skrzydłowy. Kacper 10 Gaming napisał. Dobra, więc to prawdopodobnie chodziło o Jodiego Jonesa, a nie o Jada Jonesa. Dobra. Więc mamy paru tutaj piłkarzy sprawdzonych, znaczy będziemy ich sprawdzać dopiero. No i na razie temat transferów zamykamy i przechodzimy sobie dalej do kalendarza. Zobaczymy, co nas teraz czeka. Czeka nas mecz z Hartlepool. Więc przechodzimy sobie tutaj. Widzimy, że troszkę zmęczony jest nasz zespół, więc parę zmian tutaj przyda się. Barker na lewo. Tutaj dostanie szansę Drake. Tutaj Noeless może zagrać. Na środek pomocy nie mamy za bardzo kogo dać, więc na razie sobie to zostawiamy. W ten sposób za Hejpa wejdzie Cash tym razem. I może na lewą stronę wejdzie Masej. Słuchajcie, jeśli chodzi w ogóle o tego piłkarza z Islandii, to fajnie by było, gdyby ktoś z was napisał mi w komentarzu, jak się wymawia jego nazwisko. Bo ta pierwsza litera, tutaj, która tutaj się pojawia, nie mam pojęcia, jak ją wymówić. Sprawdzałem sobie w internecie, to wydaje się, że Torarinson albo Turarinson, to coś takiego, bo szczerze mówiąc, to różne, różne wymowy tego nazwiska w ogóle znajdowałem, więc nie wiem, jaka jest poprawna. Jeśli ktoś z was się orientuje, to proszę o informację w komentarzu. My będziemy mówić na niego na razie Torarinson. A jak będzie dalej, no to zobaczymy. W tym meczu remisujemy. Horsefall i Nowless strzelają dla nas bramki. No więc drugie spotkanie z rzędu, w którym nie zdobywamy trzech punktów. Zobaczmy jak to wpływa na nasze miejsce w tabeli. Widzimy, że zespoły z miejsca szóstego, piątego już troszeczkę nam odjechały. My jesteśmy bliżej tej grupy, która jest dalej, tam na ósmym, dziewiątym miejscu. No a my wciąż utrzymujemy siódme. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na ten moment widzimy, że przed nami bardzo ważne spotkanie z zespołem Stevenage. Jeśli tak się to czyta. No i tutaj fajnie by było przynajmniej zremisować. Tymczasem widzimy ofertę za Kowalczyka z Freiburga, drugiej drużyny Freiburga. Więc ponegocjujemy i zobaczymy, ile ewentualnie uda nam się wynegocjować za tego piłkarza. Zaproponujmy 185 tysięcy i zobaczymy, co oni na to. Ok, oni się zgadzają, więc świetnie. Jeżeli Kowalczyk będzie chciał tam dołączyć, a to jest zespół niemiecki, myślę, że dla Polaka po 30 to jest całkiem fajna opcja, żeby tam pójść na zakończenie kariery. Więc mam nadzieję, że on się zgodzi. Na razie przechodzimy sobie do tego spotkania z piątym zespołem tabeli. Troszkę zmęczenie w składzie jest, choć nieduże. Przede wszystkim tego piłkarza trzeba by było zmienić, i tutaj zagra właśnie Cash. Ewentualnie tutaj by było fajnie kogoś dać, ale czy mamy piłkarza, którego by dało się tutaj umieścić? Może tutaj zagrać Ali i wtedy na prawą stronę Knowles. Myślę, że możemy tak zrobić. Ok, więc wychodzimy dokładnie takim składem. No i tutaj liczę na przynajmniej jeden punkt, najlepiej trzy. Są trzy punkty Knowles i Tora Rinson strzela dla nas pierwszą bramkę debiutancką. Świetnie, że w tym meczu wygrywamy, to naprawdę wiele znaczy dla naszego zespołu, no i też dla naszego miejsca w tabeli. Przede wszystkim widzimy, że utrzymujemy siódme miejsce, ale zbliżamy się powoli do tej grupy na piątym, szóstym, więc jest naprawdę dobrze. Więc przechodzimy dalej i czekamy na kolejne ligowe spotkanie. I widzimy, że udało się dogadać Kowalczykowi z zespołem z Freiburga, więc oficjalnie naszego byłego kapitana żegnamy. Dostajemy czwórkę za ten transfer. No i w ostatnim odcinku troszeczkę się pośpieszyłem, mówiąc, że Kowalczyk odejdzie, bo nie udało mu się wtedy dogadać ze swoim, z klubem, z którym negocjował. No ale teraz już oficjalnie możecie pożegnać w komentarzach Kowalczyka. Nasz polski akcent w zespole. Który właśnie odchodzi. Póki pamiętam, to chciałbym jeszcze zrobić taką jedną rzecz, mianowicie dodać sobie do naszej listy życzeń niektórych naszych piłkarzy, których sprzedaliśmy, którzy odeszli. I Antwi, który odszedł od nas dwa odcinki temu, jeśli dobrze pamiętam, dodamy go sobie do listy życzeń, będziemy śledzić jego karierę. No i Maksymilian Kowalczyk, teraz też myślę, że możemy go sobie. Aha, jeszcze jest w naszym zespole, ok. Więc dopiero, no bo on odejdzie dopiero latem. Więc latem dodamy go sobie do listy życzeń, żeby od czasu do czasu spojrzeć, jak wygląda jego ocena ogólna i w jakim gra klubie, czy nie zmienił go po raz kolejny. Myślę, że wielu z Was też będzie to interesowało, więc tak to zrobimy. Gramy z Doncaster i widzę, że ten skład jest wypoczęty, więc dokładnie takim najmocniejszym składem, jakim dysponujemy, wychodzimy na ten mecz. I w tym spotkaniu wygrywamy aż 3 do 0. Kolejną bramkę strzela dla nas to No i również Leonard i Hape. Więc to było naprawdę udane spotkanie dla nas. I jestem teraz ciekawy, jak wygląda tabela. Czy awansowaliśmy może wyżej? Czy wciąż trzymamy siódme miejsce? Widzimy, że jesteśmy na miejscu szóstym. A miejsce piąte i nawet czwarte są zdecydowanie w naszym zasięgu. Zobaczmy, jak to wygląda wyżej. Trzecie miejsce też jest w naszym zasięgu. Wow, to wygląda naprawdę świetnie. Bo trzy czołowe zespoły, trzy czołowe zespoły z tej, yy, z, z tej tabeli przejdą dalej. Czyli do League One. Yy, a między zespołami od 4 do 7 będą baraże, więc na ten moment, w ogóle ja teraz patrzę na pierwsze i drugie miejsce i widzę, że tam się zrobiło niezwykle ciasno. My tak naprawdę jesteśmy blisko nawet pierwszego miejsca, to jest zaledwie 6 punktów. Choć yy, Trenmer rovers mają o jeden mecz mniej, co warto zauważyć, więc tam może być troszkę trudniej o to, ale drugie miejsce, trzecie, spokojnie są to miejsca w naszym zasięgu. Jeżeli my po naszym pierwszym sezonie awansujemy do League One, to ja będę w tak ciężkim szoku, że aż ciężko to opisać, nie? No ale teraz właśnie widzimy, że gramy z liderem, więc to będzie niezwykle istotny mecz. Jeśli to spotkanie wygramy, to będzie oznaczało, że naprawdę stać nas na top 3. Wychodzę znowu tym składem, bo ten skład okazał się zwycięski w poprzednim meczu. No i z liderem Lig tu remisujemy 3 do 3. To musiało być ciekawe spotkanie. Widzimy bardzo zbliżone statystyki. Tu Rarinson strzela bramkę w trzecim meczu z rzędu, no i dwie bramki Leonarda. No, z takim zespołem, z liderem tabeli zremisować to oczywiście nie jest wstyd, to nie jest porażka. Wręcz powiedziałbym, że to jest bardzo dobry wynik. Spadamy na miejsce siódme, ale tam jest w dalszym ciągu niezwykle ciasno. Teraz będziemy grać z zespołem, który w tabeli znajduje się znacznie niżej. Mamy raport o juniorach, więc zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No tego Johna, no poczekajmy jeszcze, aż zrobi tego środkowego pomocnika, ale ten, ten potencjał też widzimy, że spadł, więc. Nie ma się co spodziewać, że z tego piłkarza coś będzie, natomiast tutaj ta dwójka wygląda świetnie, jeśli chodzi o potencjał. Ten piłkarz jeszcze zmienia pozycję, a jeśli chodzi o Briana Walkera, to myślę, że możemy go już przenieść do drużyny seniorów, bo on wygląda naprawdę dobrze. A poszerzy nam to też trochę kadrę. No i resztę zostawiamy na razie w ten sposób. Przejrzyjmy sobie te końcowe raporty. No i widzimy, że Lewis wygląda fantastycznie, więc dodajemy go sobie do listy życzeń. I być może to będzie nasze wzmocnienie kiedyś. Jody Jones wygląda też naprawdę fajnie, świetny skrzydłowy jak na nasz zespół, ale troszkę wysoka półka jeszcze na ten moment. Może w przyszłym sezonie się o niego pokusimy, jeśli nasza, nasz budżet na to pozwoli. Ten też wygląda fajnie, więc możemy go sobie dodać. No widzę, że tutaj naprawdę fajnych zawodników. Znalazł jeden z widzów, bo to wszystko są praktycznie. No, większość to są zawodnicy od tego jednego widza, i muszę przyznać, że to są super zawodnicy, ale już bardziej na League One. No, a kto wie, czy już w przyszłym sezonie się tam nie znajdziemy, więc być może już niedługo będziemy się poważnie tymi piłkarzami interesować. No, ale to jeszcze trochę, trochę czasu do tego. Walker się cieszy, że został, został powołany do drużyny seniorów. My również się cieszymy, że się tutaj z nami znalazł. Więc przechodzimy sobie do zarządzania drużyną, i być może weźmiemy go na ławkę. To jest środkowy pomocnik, i nam tutaj zdecydowanie środkowego pomocnika brakowało, więc to jest świetna sprawa, że on tutaj się znalazł. I teraz tak, mamy dwóch lewych, no jednego lewego pomocnika, jednego skrzydłowego, ale to są podobne pozycje, więc z kogoś z nich trzeba by było raczej zrezygnować, i ja myślę, że chyba najprędzej zrezygnowałbym z barkera. Więc na razie ustawiamy to w ten sposób. I zapisujemy. Jeśli chodzi o Barkera, to ja chciałbym jeszcze zobaczyć, ile on ma lat, bo kompletnie tego nie pamiętam, szczerze mówiąc. Więc poszukajmy go sobie. Barker ma 25 lat. Ok, czyli to nie jest najmłodszy zawodnik. Jakiś stary też oczywiście nie. Natomiast myślę, że to będzie dobra decyzja, żeby właśnie go, no, do rezerw przenieść z ławki. No, i słuchajcie, czy chcemy jakichś zmian tutaj dokonywać? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wyjdziemy dokładnie tym składem. No i z Harrogate Town obyśmy wygrali. Liczę tutaj naprawdę na zwycięstwo, a tymczasem porażka. Mimo znacznie lepszych statystyk, niestety nie udaje nam się choćby jednego punktu wywalczyć w tym spotkaniu, i to jest bardzo słaba wiadomość. Ale mam nadzieję, że nie sprawi, że spadniemy na niższe miejsce w tabeli. Tak jest. Utrzymujemy się wciąż na siódmym i to jest wciąż całkiem fajna przewaga nad tymi zespołami, które są poniżej naszego. Więc na razie lecimy sobie dalej. Zobaczmy, czy będą jakieś wiadomości. Nie ma żadnych wiadomości, więc przechodzimy do spotkania z Bradfordem, zespołem, który jest na miejscu piątym w tabeli, jak widzimy. Zerknijmy, jak to wygląda tam wyżej. No już troszkę więcej punktów tracimy, niestety, teraz do tych zespołów ze ścisłej czołówki, ale w dalszym ciągu wygląda to dobrze. Yy, więc, tak, jeśli chodzi o nasz zespół, myślę, że możemy po raz kolejny wyjść dokładnie takim składem, ponieważ jest wypoczęty. No i wygrywamy tym razem. Świetna wiadomość. Masej i Leonard strzelają dla nas bramki. Niestety, Potter dostaje czerwoną kartkę, więc. Nie będzie do naszej dyspozycji w następnym meczu. Myślę, że pozwolimy w takim razie asystentowi dobrać skład na następne spotkanie. I widzimy, że gramy z Newport. Zespołem, który jest niżej w tabeli, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego spotkania, to widzę, że mamy jakąś wiadomość, więc sprawdźmy o co chodzi. Zawodnik zawieszony. No, to wiemy. Dobrze, więc przechodzimy sobie tutaj. No i pozwalamy naszemu asystentowi ułożyć skład na to spotkanie. Mam nadzieję, że ułoży zwycięski skład. Niestety nie. Jest to skład na remis, jak widzimy. Zobaczmy w ogóle, jak tutaj ten skład wyglądał. No, wydaje się, że taki dosyć optymalny Maxwell od pierwszej minuty, co ciekawe, dostał swoją szansę. W porządku, to był dobry skład, no ale nie do końca dobry mecz. Choć remis nie jest też jakąś katastrofą. Więc to mamy, to jest już za nami. W ogóle widzimy, że to już jest 15 marca 2023, więc powoli zbliżamy się do. Do końca tego sezonu chciałem zaznaczyć, że naprawdę czuję się zrzyty z zespołem. Mam świetny kontakt z resztą chłopaków. Sądzę, że mógłbym coś wnieść do naszej gry, gdybym grał od pierwszej minuty, a nie zawsze wchodził tylko z ławki. Okej, okay, Brian Walker chciałby dostać więcej szans. Walcz dalej o miejsce w składzie. No, myślę, że z czasem będzie dostawał tych szans coraz więcej, bo tak naprawdę yy, mamy. Tak, mamy McNilla, który ma ocenę 60, ale teraz pytanie. Ile on ma lat? 25, no, więc dosyć młody chłopak w dalszym ciągu. No, więc może być troszkę ciężko, żeby wywalczyć sobie szybko to miejsce w składzie. No, ale myślę, że tych szans, mimo wszystko, będzie dostawał coraz więcej nasz wychowanych, nasz junior. Yy, ok, widzimy, że mamy już dwóch zawodników powoływanych do reprezentacji yy, bo do tej pory był to tylko Clark, teraz również ten Torarinson do reprezentacji Szwecji, jest, yy, jest powoływany. Tutaj musimy troszkę zmian wprowadzić, bo widzimy zmęczenie wśród naszych zawodników. Drake dostanie szansę. Tutaj dostanie szansę Walker, skoro chce grać częściej i od pierwszej minuty. Tutaj Cash. Tutaj Hunt. I myślę, że takim składem wyjdziemy sobie na ten mecz. I Slayton Orient na wyjeździe po raz kolejny remisujemy. To Rarinson i Drake strzelają dla nas bramki. Statystyki znacznie lepsze dla nas. No ale znowu nie ma trzech punktów. Zerkniemy sobie teraz w tabelę. Jesteśmy, co ciekawe, na miejscu szóstym. No tego się nie spodziewałem. Dodatkowo mamy sporą przewagę nad, zespo nad zespołami spoza top 7. A znowu do drużyn, które są wyżej. Wciąż ta strata nie jest duża. Yy, więc mimo paru słabszych spotkań, wygląda to naprawdę obiecująco. Widzimy, że mamy wiadomość na czacie, więc zobaczmy o co chodzi. Okej. Okay. Czuję się, że trochę wszystkich zawiodłem. Bardzo doceniam tę szansę. Wiem, że sztab zna moje możliwości. Po prostu dzisiaj nie udało mi się wspiąć na odpowiedni poziom. Obiecuję, że w przyszłości będzie lepiej. No to są to są wiadomości, których nie było w FIFA 22. I to jest fajne, że widzimy tutaj trochę tych nowych wiadomości. Zostało coś dodane do nowej Fify i to mnie cieszy. To wyzwanie dla ciebie. Myślę o super, ta wiadomość go zadowoliła. No, widzimy, że ten nasz piłkarz no, jest takim, można powiedzieć, pokornym, dosyć zawodnikiem, i myślę, że to dobrze, no bo myślę, że w ten sposób z czasem wywalczy sobie po prostu miejsce w składzie. Okej, okay. tutaj myślę, że pod nieobecność tych, tych naszych dwóch piłkarzy damy szansę asystentowi, natomiast chciałbym tylko zerknąć tutaj, w ogóle, jakich my mamy bramkarzy. Mamy tutaj. Aha, my nie mamy w ogóle bramkarzy. Wszyscy na wypożyczeniach albo sprzedani. No to jest troszkę problem, bo ja tego szczerze mówiąc nie zauważyłem. No a w sytuacji, w której Clark jest powoływany, no to to jest troszkę problem. Yy, zerknijmy sobie tutaj. Mamy tak, tego piłkarza i tego. Ten jest na wypożyczeniu z opcją wykupu. Yy, ok, za 3000 możemy go odwołać, a tego. Za 9 aż. Dobra. Co byśmy chcieli zrobić w tej sytuacji? Szczerze mówiąc, nie wiem. No ale dobrze by było mieć jednak jednego rezerwowego bramkarza w takiej sytuacji. dobra. Więc chyba odwołamy sobie tego. Trochę szkoda mi to robić, ale no cóż, jest taka, a nie inna sytuacja. No a bramkarz się po prostu przyda, jakby nie patrzeć. Więc przechodzimy sobie do zarządzania zespołem. Czy on od razu się tutaj pojawia? Tak jest. Więc przenosimy go sobie. No, w sumie nie musimy tego robić. Mam nadzieję, że asystent sam się zorientuje, że najlepszą opcją za klarka będzie wstawienie bramkarza, który dopiero co do nas wrócił. I mam nadzieję, że tak to poukłada. Zobaczmy, wygrywamy 2 do 0. Czy rzeczywiście on był na bramce? Tak jest. Super, więc o to chodzi. Dwie bramki strzelił dla nas Ali. Mimo, że mieliśmy nieco słabsze statystyki, to tym razem udało nam się to przekuć w trzy punkty i to jest najistotniejsze. Więc w tabeli sytuacja powinna być wciąż bardzo dobra. I tak też się dzieje. Przewaga nad ósmym zespołem jest już naprawdę fajna, bo to jest 5 punktów. Dwa punkty również, również nad Gengam. No i za chwilę mamy derby i spotkanie z naszym głównym rywalem, z Wimbledonem. Więc najpierw zerknijmy sobie w wiadomości, bo widzimy, że mamy. Załodnik wraca z wypożyczenia, no to wiemy. I raport o juniorach, zobaczmy jak to wygląda. Tutaj jeszcze trochę to potrwa. Zobaczmy ile. Aha, jeszcze tydzień, ok, więc niedługo. Tutaj zobaczmy, jak długo jeszcze w tego napastnika będzie szedł. Jeszcze dwa tygodnie, dobra, to też jeszcze chwilkę poczekamy. No i na razie myślę, że trzeba by było ich tak zostawić. Więc przechodzimy do spotkania z Wimbledonem. Skład wypoczęty, mocny. Wrócili to Rarinson, wrócił Clark, więc przechodzimy sobie do szybkiej symulacji i mam nadzieję, że to spotkanie wygramy. Tak jest. 3 do 2. Na pewno był to ciekawy i wyrównany mecz. Ali, Leonard i Potter strzelają dla nas bramki. Najważniejsze są trzy punkty, które naprawdę w tym momencie są dla nas niezwykle cenne. Yy, mamy wiadomość na czacie, więc zobaczmy o co chodzi. Hunt tym razem się zgłasza, że chce grać częściej. Okej. Okay. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast przechodzimy sobie w tym momencie do kalendarza. Bo to mnie teraz interesuje, ile tych spotkań jeszcze zostało. Tutaj widzimy, że jeszcze mamy do rozegrania 5 spotkań w kwietniu i w maju tylko jedno, więc to już jest naprawdę końcówka sezonu. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby ten odcinek zakończyć, a kolejne spotkania rozegrać już w kolejnym odcinku, w którym zakończymy sobie również ten sezon. Teraz widzimy, że gramy z zespołem, który, jeśli się nie mylę, jest na samym dnie tabeli, bo on przez większość sezonu jest na dnie. Nie, troszeczkę udało mu się tam uratować, jest 21. No ale to jest spotkanie, które mam nadzieję, że wygramy. Tymczasem jesteśmy na miejscu czwartym w tabeli i mamy tyle samo punktów, co Trenmer Rovers. Mamy szansę na top 3, mamy szansę na bezpośredni awans, a baraże wydają się całkowicie pewne już w tym momencie dla nas. Słuchajcie, jeszcze ten jeden mecz sobie zróbmy. Resztę sobie zostawimy na następny odcinek i ewentualne baraże, jeśli do nich dojdzie, ale ten mecz jeszcze sobie zagrajmy, bo jeśli tutaj będą trzy punkty, a zdecydowanie na to liczę, to już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Szczęśliwego wyniku. Tak jest, wygrywamy 3 do jednego. Widzimy świetne statystyki po naszej stronie. Ali Leonard i Potter strzelają bramki. Jeszcze tylko rzut okiem na tabelę. Po raz ostatni dzisiaj to jest miejsce drugie. To jest miejsce drugie. Jedynie Wolso jest przed nami. Colchester, Bradford, Trenmer Rovers, to są wszystko zespoły, które są w tym momencie za nami. Widzimy świetny też bilans bramkowy po naszej stronie. No i wygląda to niesamowicie obiecująco. Jeśli my skończymy w top 3 ten sezon, to ja nie mam słów, żeby określić to, co zrobił nasz zespół w tym sezonie. Jesteśmy Benjamin Ligtu, zespołem, który miał zdecydowanie najmniejszy budżet i najsłabszych zawodników na starcie. Niesamowita sprawa. Ale jak to się dalej potoczy i czy uda nam się awansować bezpośrednio, czy może jednak będziemy grać baraże, to się okaże w następnym odcinku. Za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.